Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia na gorąco? No, jestem bardzo zadowolony ze swojego występu. Przede wszystkim dlatego, że udało mi się dojść do heads upa, no, a później jeszcze na poprawę nastroju większe zwycięstwo. A jak traktowałeś ten heads up? Tak bardziej luźno, czy też zależało ci właśnie na tytule zwycięzcy? No, zależało mi raczej na tytule zwycięzcy. Jak już udało mi się dojść do niego, to starałem się zrobić wszystko, żeby wygrać. A jak się czujesz na myśl o tym, że już niebawem zaczniesz jeździć na duże międzynarodowe turnieje? No, zapewne jest to lepsza nagroda od tych finansowych. Z chęcią się na takie turnieje wybieram. A powiedz mi tak szczerze, spodziewałeś się przed rozpoczęciem finału, że uda ci się wygrać pakiet? Tak liczyłeś na to realnie? No nie, z takim założeniem tutaj właściwie przyjechałem. No, wiedziałem, że nie byłem faworytem tutaj, ale jakieś tam szanse miałem. Powiedz mi, czy denerwujesz się na myśl o tym, że teraz przyjdziecie opuścić lokalne poletko graczy i zmierzyć się z przedstawicielami innych krajów, szczególnie tych skandynawskich? Nie, to myślę, że to raczej nie ma co się denerwować z tego powodu. To okazja za nas zdobycie nowego doświadczenia.